Witam was, ja jestem Karwasz 10, alo, 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 witam was znowu w menu głównym, ponieważ ta muzyka jest taka piękna, witam was w Ori and the Blind Forest. W poprzednim odcinku mieliśmy bardzo smutny prolog, ale żeby pokazać wam, jaka ta gra potrafi być przyjemna i piękna, będziemy grać dalej. I teraz muszę wam powiedzieć, że wczytywanie gry, przynajmniej u mnie na moim zestawie komputerowym, trochę długo trwa. To akurat było krótkie, bo jesteśmy na samym początku. Dobra. No to już zacznijmy może. W poprzednim odcinku... Kurde. W poprzednim odcinku rozpętała się wielka burza. To wielkie drzewo z tyłu gomu, z tego co pamiętam, się nazywa. Jest dobrym duchem tego lasu. I podczas tej wielkiej burzy spadł z niego liść. Tym liściem stał się nasz główny bohater, Ori. Młody, dobry duszek tego lasu. W poprzednim odcinku jeszcze przygarnął go taki czarny grubasek z białą twarzą o imieniu Naru, który jeszcze zajmował się nim przez lata, chyba lata. I niestety las zaczął obumierać, nie było czego jeść i Naru umarł. Ori zaczął... Nie miał po co tam zostawać, więc ruszył w drogę. I w tym miejscu, o tutaj, gdzie teraz stoję, umarł. Ale jako dobry duch lasu nie może umrzeć, więc... Przynajmniej tak mi się wydaje, się odrodził. No i teraz idziemy przed siebie. I wbrew wszystkim stereotypom, wszystkim Mario czy innym grom, nie pójdziemy w prawo, tylko pójdziemy w lewo. Przy okazji spójrzcie na te piękne ruchy, realistyczne takie, o. Znaczy realistyczne, no. Nie widziałem, żeby ktoś tak skakał, ale... Dobra. Co tu było napisane? Naciśnij, przytrzymaj, ażeby skoczyć wyżej. Z tego co pamiętam. Dobra, idziemy dalej. O, przy okazji to jest śmiertelnie niebezpieczne. Okej, dobra. No to idziemy dalej. Co wam jeszcze powiedzieć? Może wytłumaczę trochę interfejs. Na dole mamy takie kółeczko, to jest nasz pasek doświadczenia. Wytłumaczę go wtedy, kiedy zdobędziemy pierwszy poziom. Obok mamy trzy kuleczki, to są komórki życia. Przynajmniej tak się tutaj nazywają. Dobra. Strzałka w dół i A, żeby spaść z kładki, z platformy. I tutaj mamy pierwszy sekrecik. Znaleźliśmy małe duchowe światło. Dobra. Dzięki temu zdobywamy... Sporo tego dało nam. Dzięki temu zdobywamy doświadczenie, jak doświadczenie wypełni cały pasek. To zdobędziemy poziom. A później wam pokażę, co możemy zrobić za ten poziom. I dobra, idziemy w tę stronę. Woda jest... No... Jaka jest ta woda? No ja bym w niej nie pływał. No patrzcie, jak się... Jaka piękna, realistyczna fizyka. Jak się to ładnie odbija na wodzie. Chodźmy dalej. No, znaleźliśmy fragment światła, fragment życia, który odnawia nasze punkty życia. Odkrywcze. To jest niebezpieczne. A oto jest komórka many. Tak? Nie, komórka energii. Znalazłeś właśnie... Zdobyłeś... Co? Czekaj. Możesz teraz zdobywać i używać więcej energii. Ponieważ znalazłeś komórkę energii. Dobra, możesz dzięki niej stworzyć Soul Link, czyli połączenie duszy i zapisać grę. O, przy okazji powiem wam, jak się zapisuje grę. Właśnie w każdym momencie, jakim tylko chcecie, o ile wokół naszego paska many płonie ten biały płomień, możemy stworzyć sobie taki Soul Link i zapisać grę. Nie możemy tylko zrobić tego, gdy jesteśmy na niestabilnej powierzchni, czyli na przykład na wodzie, w wodzie albo na kładce.
lub na platformie takiej, jak widzieliście tam te kołysanki, albo blisko przeciwników. I kosztuje to jedną komórkę many. O! O, nasz pierwszy przeciwnik! A my nie mamy broni żadnej. Nie, odejdź. Nie. Weźmy go tutaj. Boom! Headshot. I wyrzucił z siebie doświadczenie. Zbierajmy. Zdobyłeś duchowe światło. Kiedy wypełnisz pasek doświadczenia, raczej koło doświadczenia, zdobędziesz punkt umiejętności. Albo punkt zdolności, zależy jak kto woli. I chodźmy dalej. No patrzcie, jak tu pięknie. Chodźmy dalej. Głęboko w lesie Ori znalazł to, co zostało zgubione. Naciśnij X, by podnieść małe światło. Boom, efekty specjalne. Moja siła powraca. Jestem Sein. Światło i oczy duchowego drzewa. Zostałem zgubiony w... Tad Glen? Nie wiem, w czymś. Kiedy... Ona... Kurde. Kiedy ona opuściła więź. Mogę być przewodnikiem w twojej podróży, jeżeli weźmiesz mnie ze sobą. Ale oni są wciąż tutaj. Możesz ich usłyszeć? Oni musieli przyjść tutaj za tobą. I boom! Pierwsze potwory. X-em wypuszczamy z Sein duchowy ogień. I ogólnie teraz zobaczycie pełną walkę w tej grze. I pierwszy level. Od razu Soul Link. Naciskając B możemy wejść do drzewka umiejętności. I tak, mamy drzewko... nie wiem jak je nazwać. Dajmy drzewko przeżywalności. Chociaż drzewkiem dobra, drzewko życia. Drzewko eksploru. Oraz drzewko walki. I na tym poziomie najbardziej się będzie opłacać w tym momencie wziąć Quick Flame w drzewku walki, dzięki któremu będziemy mogli szybciej wystrzeliwać... Co wystrzeliwać? Duchowy płomień. O. Proszę bardzo, duchowy płomień w akcji. Dajmy w Explore. I więcej punktów doświadczenia. Idziemy dalej. W ogóle te stworki są bardzo fajne. Spójrzcie tylko na nie. To są takie jakby żabki. Nie wiem jak je nazwać. Ich światło powróciło do mnie. To ostatnie słowa duchowego drzewa. W ścieżce za jaskiniami znajdziemy je. Ścieżką w górę.
Kurde, nie potrafię tego przetłumaczyć tak dobrze, ale dobra. Jesteśmy tutaj. I teraz ścieżką z powrotem i w lewo powinniśmy dojść do Hollow Grove, pustej jaskini, i tam znaleźć drzewo życia. Nie pamiętam, jak się nazywało. No, naciskając Select. Naciśnij Select, żeby zobaczyć mapę. Albo jak to u mnie na padzie od Xboxa 360 bug. Dobra. I teraz możemy niszczyć te takie kwiatki. I z tego dostajemy doświadczenie. Albo jak kto woli duchowe światło. Idziemy dalej. I teraz możemy niszczyć to zepsucie. Dobra. Niszczymy. Zbieramy znowu życie, mimo że mamy maksa. Do wody nadal nie wchodzimy. O! I pomyślcie, co to jest? Bo ja jak się dobrze temu przyjrzałem, temu stworowi, to zauważyłem, że to jest mysz. Taka zepsuta mysz z kolcami. Dobra. Zabijmy to, bo jest bardzo nieprzyjemne. Znaczy jest dość słaby to stwór, ale... Ale jeden taki kolec zabiera nam jeden punkt życia, więc to nie jest zbyt przyjemne. Odblokowaliśmy sobie ścieżkę na górę z powrotem. Ale ja jeszcze wejdę tutaj. O, kolejny level. I mamy studnię. Spirit Wells. Dobra, duchowe studnie są starożytnymi konstrukcjami łączącymi nas z korzeniami drzewa duchów. Użyj jego światła, żeby przywrócić swoją siłę, kiedykolwiek zechcesz. Dobra, i X. W ogóle zobaczcie tego duszka, tego Sein. Kiedy tutaj wejdziemy, on chowa się w tej szczelinie, w tej takiej dziurze właśnie na takiego duszka. No, w studni. O, i ważna rzecz, tutaj też możemy skorzystać z drzewka umiejętności. I co teraz weźmiemy? Mamy Spark Flame, który zwiększa siłę naszych strzałów. Mamy magnes duchowy, dzięki któremu mamy większy zasięg zbierania naszych energii, naszej, kurde, naszego doświadczenia, oraz Rekindle, czyli kolejne użycie tego samego płomienia, którego używaliśmy wcześniej, tego samego Firelinka. Może Soullinka? Kurde, zaczynam mylić nazwy. Niedobrze. Weźmy sobie to, bo to się bardzo przyda. O, i zobaczcie, tam na górze już jest... no... doświadczenie. Duchowe światło. Ale nie możemy się tam dostać. I tutaj właśnie mamy... coś, co najbardziej możemy skojarzyć z Castylwanią albo z Metroidem. Czyli... idziemy gdzieś, ale nie możemy tam czegoś zdobyć, musimy iść dalej, zdobyć jakąś zdolność i dopiero tam możemy się wrócić i to zdobyć. Dobra. Kolejne myszy. Aj. Widzicie, już nas trafiła. Znowu dajemy w Explore. Prawym triggerem możemy przesuwać przedmioty. Znaczy przedmioty, takie kamienie. I zdobyliśmy kamień. Kamienny klucz. Kamienne klucze służą do otwierania duchowych bram. Pamiętaj, że duchowe bramy potrzebują... że każda bu... Kurde. Że duchowe po... Niektóre duchowe bramy potrzebują innej liczby kamiennych kluczy. Dobra, idziemy tędy. I znowu mnie walnął. Rozbujajmy to. Czy ja dobrze idę? Zobaczymy, najwyżej się wrócę.
O, dobrze, idę. No tu mamy dwa kamienne klucze. Schodzimy na dół. Przesuniemy sobie to tutaj. Dla bezpieczeństwa. Zdepczmy to. I idziemy. Duchowa brama blokuje nas. Kiedyś została zbudowana, żeby ochraniać przed Day of the Kai. Nie wiem. Potrzebujemy kamiennych kluczy, żeby ją otworzyć. Dobra. I mamy teraz dwa kamienne klucze i to jest też fajne, spójrzcie. Kiedy podejdziemy do tej bramy, Sein od razu wchodzi w tą dziurę w bramie i dzięki temu możemy włożyć kamienne klucze. Wow. Epic. Idziemy. Dobra. W prawo i w górę jest Hollow Grove, a w lewo jest Spirit Caverns. Chyba w Hollow Grove był. W Hollow Grove? Tak, w Hollow Grove jest drzewo duchowe. O, kamień many. Czy tam odłamek many? Energii. Kurde, znalazłeś odłamek energii. Odłamkiem energii służą do przywracania mocy Oriego. O, kolejna ściana, której nie możemy przejść. Widzicie, nie możemy tego zniszczyć, a tam znajduje się. Kurde, co jest dzisiaj ze mną? Tutaj za bramą znajduje się duchowe światło, czyli mana, czyli doświadczenie. Ale nie możemy tam wejść, więc musimy iść dalej przed siebie. A być może zdobędziemy kiedyś zdolności, które nam dadzą tam możliwość wejścia. I właśnie danie w Explore się opłaciło, dostaliśmy kolejną dodatkową komórkę życia. Takich jest po mapie rozrzuconych 12, więc no, przyjemny Explore. Tam, no nie za bardzo, ja raczej nie potrafię tak wysoko skoczyć. No, będzie to raczej trudne. Au. Dobra, idziemy do Spirit Caverns. Te takie przebłyski światła, jakie to jest piękne, jaki to jest miód. Dobra, zejdźmy jeszcze tutaj, dajmy w Explore. Nie bójmy się dać w Explore. Dobrze. O, zepsucie. Patrzcie, jak to się giba, jak to walniemy. Dobrze idę? Chyba tak. U, tam coś widzę. Tylko jak to zdobyć? Nie wskoczę tam. Znowu żaba. Czekajcie, ja się wrócę, ale najpierw tutaj zejdę. Co tu się dzieje? Czemu te świetliki tutaj latają? O, coś fajnego, patrzcie. Jak klęczymy i naciśniemy skok, to postać, to Ori, zrobi taki skok do tyłu. Taka popierdółka, ale fajna. Zejść na dół czy nie? Aj, nie wyjdę już stąd. No to schodzimy na dół. Pokażcie mapę na dół. Aj. Dobra, o. I patrzcie, na przykład teraz mi się przypomniało, żeby zrobić Fire Link. Soul Link.
I tutaj nie możemy, ponieważ to jest niestabilna. Niestabilne miejsce, więc musimy tutaj. O. Jak się pięknie rozrzuca ta mana, ta energia, to światło. Miód, 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 nowy level. Chodź tutaj do mnie, moje światło. Dobra, kolejny level. Wzmacniamy sobie flame, atak, ulepszenie spark flame, czyli iskrzący ogień. I teraz nasz ogień jest wyraźnie potężniejszy. Czasem się tekstura łamie, ale to nie jest wcale taki problem. O, patrzcie. Jak ten mech się porusza i szeleści. Idziemy dalej. Nie mam pojęcia, jak to przetłumaczyć. O, w ogóle widzimy jakiegoś ducha. Światło duchowego drzewa żyje w każdym z nas. On jest powodem naszego życia. On jest powodem naszego wzrostu. Kiedy wołał, żeby znaleźć cię, wiele lat temu, my zostaliśmy zaatakowani. I zabijani. Teraz te jakieś drzewa są wszystkim, co z nas zostało. Podejdź bliżej i poczuj jego światło wewnątrz siebie. Dobra. Naciśnij X, żeby pochłonąć albo zaabsorbować światło. Epic. Dobra, i dostaliśmy umiejętność. Nauczyłeś się skoku ściennego. Żeby użyć tej umiejętności, trzymaj. To jest chyba gałka. Trzymaj gałkę w stronę ściany i naciskaj A, żeby się od niej odbijać. I pokażę wam to tutaj teraz na tej ścianie. Możemy się teraz tak odbijać w górę, w nieskończoność praktycznie. Nie ma żadnego ograniczenia, możemy cały czas sobie podskakiwać. Jak taki króliczek. Bardzo skoczny króliczek. I z ładnym ogonkiem. Ej, nie przedstawiłem wam tego przeciwnika. Chodź tu, mana. Chodź tu, doświadczenie. Sterowanie jest bardzo przyjemne. Dobrze. I co? I bum. Idziemy dalej. Znowu ten stwór, który był tam na początku. Co to tutaj jest? Co z tym zrobić? A, już wiem. I czekajcie. Bo tutaj widzę prześwitujące, więc można dać w Explore. Podstawmy sobie kamień i możemy wskoczyć. I teraz weźmy ten kamień w tą stronę. O nie.
Myślę, że tak na szczęście nam się uda. Ale nam się nie udało. Dobra, wracamy się. Goddammit, kto stawia takie ostrza w takim miejscu? Dobra. O mały włos, aby nas trafiło. Otwórzmy sobie przejście. I zabierzmy tą kulkę światła. Przekręćmy dźwignię. I opuśćmy tą... jak to nazwać? Ten pal. Dzięki czemu możemy dać w Explore jeszcze bardziej. I skrócić sobie drogę do wejścia na górę. Jaka ta muzyka jest piękna. Odnalazłeś fragment kamiennej mapy. Wróć do... przywróć tą kamienną mapę. Nie wiem jak to jest napisane, co to w ogóle jest napisane. Ogólnie mamy to zanieść do takiego kamienia złotego, aby odblokować mapę całego tego obszaru. O, i mi się przypomniało, że dawno nie było Soul Linka. Teraz gdzie? Tu nas nie było. O, jest. Kamienna mapa. Ori, to jest kamienna mapa. Jedna z wielu pradawnych znaczników stworzonych przez... stworzonych do... czart. Co to jest czart? Nie wiem, do przemierzania lasu. Of Nibel. Kto to jest Nibel? A może Nibel to jest to wielkie drzewo? Tutaj jest brakujące miejsce. Jeżeli znajdziesz ten fragment i przywrócisz go tutaj, naprawisz mapę. Naprawmy ją. I od razu nam się wyświetla cała mapa tego obszaru, tylko na szaro. Dobra. Tutaj jest kolejny kamienny klucz. A tam już widzę komórkę życia. Ale wiecie co? Teraz sobie zapiszemy. Więc zapisuję tutaj. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapki w górę, łapki w dół. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Ori and the Blind Forest. Łapkujcie w górę, łapkujcie w górę, w dół wolę, żeby nie było, ponieważ to jest niemiłe. Ale w górę łapkujcie, dobijajcie suby. Dobijamy już 132 subskrybentów w tym momencie mamy. Dobijajcie więcej. Niech nas będzie 300. Będzie przyjemnie. Cześć.